Na początku było to złudzenie, którego niestety my jesteśmy pozbawieni. Nasi przodkowie w XVIII-XIX wieku liczyli na to, że kultura będzie przedsięwzięciem jednorazowym. Świat był pojmowany jako zarządzany przez siły, na którą moc ludzka wpływu nie miała. Nagle w trzech różnych krajach, niezależnie od siebie, wprowadzono nowe pojęcia, które przedtem nie funkcjonowały w ogóle w świadomości europejskiej. We Francji wymyślono pojęcie culture, w Anglii pojęcie refinement. Europa ma do zaoferowania cudowne wiano, którego świat, w moim przekonaniu, najbardziej potrzebuje, to właśnie tej umiejętności pozostawiania długiej historii wzajemnych niesnasek poza sobą. Mówił, jestem kronikarzem nowoczesności. Jestem kronikarzem postnowoczesności. A tata powiedział, o jak dobrze jest być Żydem bezdomnym. Byliśmy bardzo naiwni i bardzo czyści. I would never say that I'm English. I'm Polish. Wydawało mi się, że jakaś stalowa brama się zatrzasnęła i to już jest rozstanie na wieki wieków. Amen, już nigdy nie wrócę tam, nigdy tylko nie zobaczę. Kultura to jest codzienna, 24-godzinna na dobę, 7-dniowa na tydzień praca i wysiłek.